Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie demokracji bezpośredniej, które daje obywatelom możliwość wpłynięcia na władze samorządowe. Polega ona na wniesieniu przez obywateli projektu uchwały do organów władzy samorządowej. Głównym celem inicjatywy jest zmiana otaczającej nas rzeczywistości poprzez podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Projekt uchwały może dotyczyć tylko i wyłącznie spraw będących w kompetencji konkretnego organu samorządu terytorialnego. Czego tak naprawdę może dotyczyć ten projekt? Może to być budowa nowej szkoły czy placu zabaw. Może być to też nadanie nowej nazwy ulicy, na przykład imieniem i nazwiskiem znanej osobistości. Może być to ustanowienie nowego żłobka dla dzieci, budowa przystanku autobusowego, czy też jakiś projekt społeczny lub ekonomiczny dla mieszkańców danego miasta. No, tak naprawdę ogranicza nas tylko i wyłącznie prawo. Partycypacja społeczna to uczestnictwo w procesie decyzyjnym, opiniowanie rozmaitych rozwiązań, ale także uczestnictwo w debacie publicznej w istotnych sprawach dla danej społeczności lokalnej. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to doskonałe narzędzie partycypacji społecznej, dzięki któremu możemy zmienić swoje najbliższe otoczenie. To także doskonałe narzędzie, dzięki któremu możemy nawiązać kontakt z lokalnymi politykami, ale także z mieszkańcami, którzy chcą coś zmienić w swoim mieście. Procedura składania projektu uchwały w mieście jest naprawdę prosta. Trzeba jednak pamiętać o tym, że mogą uczynić to jedynie mieszkańcy miasta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. W pierwszej kolejności należy założyć Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej oraz wyłonić pełnomocnika. Komitet składa wniosek, w którym zawiera swoją nazwę oraz tytuł uchwały. Do wniosku załącza się oświadczenia o powołaniu komitetu, wyznaczeniu pełnomocnika wraz z udzieleniem pełnomocnictwa oraz, co najważniejsze, projekt uchwały. Wszelkie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta. Teraz wystarczy zachęcić mieszkańców, aby wsparli naszą inicjatywę swoimi podpisami. To naprawdę kilka prostych kroków, które mogą zainicjować zmiany w naszym otoczeniu. Demokracja bezpośrednia to swoista odpowiedź na demokrację przedstawicielską. Zakłada bezpośrednie angażowanie się obywateli w proces rządzenia. W przeciwieństwie do demokracji przedstawicielskiej ma ona umożliwić jak najszerszej grupie osób możliwość wpływania na podejmowanie procesów decyzyjnych poprzez dostarczenie odpowiednich rozwiązań prawnych. Flagowym przykładem tego typu działań jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.